Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Valheima. No i oczywiście na początku bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze moi drodzy, ostatnio mówiłem, że będzie trzeba ogarnąć kościoszlama. Tak jest, będzie trzeba go ogarnąć, ale zanim to nastąpi, jedna bardzo ważna sprawa, skupta się. To, że ja mam jakieś glitche graficzne, takie rzeczy, to co widzieliście, ta fioletowa taka poświata, coś co nie generuje grafiki. Pisaliście mi w komentarzach, że zainstalowaliście cały mój pakiet Bepina z wszystkimi modami, których używam właśnie w tej serii i nie macie tego problemu. Z jednej strony bardzo się cieszę, z drugiej strony mega zazdro. Nie wiem dlaczego tak jest. Jeśli ktoś z was zna odpowiedź na to, dlaczego mi się takie glitchaki pojawiają, dlaczego takie problemy graficzne są, to bardzo bym was prosił, napiszcie mi pod tym filmem albo dajcie znać na Discordzie. Dobrze, tyle z mojej zazdro prywaty. Co ja miałem zrobić? Kościoszlam, tak jest. Udać się do kościoszlama i mało tego, nawet sobie miksturki lecznicze zrobiłem, bo tak stwierdziłem, dobra, wszystko fajnie, wszystko pięknie. Ja mam miód pitny na truciznę, fantastycznie. Mam jeszcze te kilka mniejszych potek, zrobiłem te mocniejsze potki i zauważyłem, że im wyższy poziom alchemii, tym jest większa szansa na to, że podczas tworzenia mikstury jest możliwość, że stworzy nam dwie zamiast jednej, tak jest. I nawet tak mi się udało właśnie przy okazji tego, bo miałem zrobić sobie pięć takich, a błysnęło jakieś tam niebieskie światełko i proszę bardzo, i dostałem dwie potki. Także ogólnie spoko. Te potki zabieram, bo domyślam się, że jednak tam będę nieco leczenia potrzebował. Co prawda, posiadam w swym asortymencie Staff of Healing, tak jest, tym się w razie czego będę ratował tam na tej czaszce, także zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Portal już postawiłem, oczywiście, nie B mój drogi, ja bym chciał jeść, o, zjedz sobie zanim tam wkroczymy w ogóle w to wszystko. Portal postawiłem na lochu, tak jest, ja go ustawiłem na lochu w pewnej odległości od kościoszlama, no żeby nie było oczywiście problemu, że mi ten portal szlak trafi, bo byłaby po prostu buba. Czy ja bym coś jeszcze chciał tutaj na kościoszlama? Nie wiem, nie wiem w ogóle. Chyba to da radę. Mam nadzieję, że to da radę. Bo no niby tak, no obrażenia obuchowe byłyby najlepsze do tego jego mościa, no ale nie mam obuchów. Choć niby to tutaj te zaklęcia zadają jakieś tam obrażenia obuchowe. Więc zobaczymy. Czekaj, kostki mam tutaj. Dobra, no to jedziemy. Ofiarujemy kostki, dziękuję bardzo. I niczym wiatr, ja się muszę wzdrapać tam. No właśnie, o to. No dawaj stary, dawaj. Kurde, wafel, udało się. Jakimś cholernym cudem się udało. Potek dżaworski. Kurde, potek na truciznę, ty jełopie. Cześć Kosti. Jak jest stary? No dobra, dostajesz dypsy. Spoko. Dostajesz dypsy od ognia. No takie sobie, że szału nie ma. Czekaj, muszę uważać na te nieszczęsne szkielety. No dobra, od błyskawic nie jest źle, czyli w ten sposób byłbym w stanie się tutaj jakoś w miarę dojechać. Szkielety, panowie szkieletowie tam są. A czy, przepraszam bardzo, jak ja utłukę te twoje szkielety francowate tam na dole, to czy dostanę za to expo? Powiedziałbym nawet, że byłoby fajnie. Akurat niekoniecznie mi na tym zależy. Czekaj, ile dostajemy obrażeń? 2-3, 2-3, 2-3. No dobra. Nie jest jako taką dramatycznie, więc raczej chyba super tragedii z tego powodu nie będzie. No dobrze. Nadal mi się wydaje, że te zaklęcia... nie tyle zaklęcia. Nadal mi się wydaje, że dźwięk tych zaklęć jest za głośno. Nie wiem. Bo dudni mi to tak w słuchawkach, że mi zaraz łeb pęknie. A już kombinowałem z przyciszeniem tego, to po prostu nie będzie w ogóle słychać, co się dzieje wokół. Nie wiem, jakoś to jest zdecydowanie chyba źle dograne, bym powiedział. Zwłaszcza oczywiście jeśli chodzi o błyskawice, tak? No ona robi za dymę, tak samo jak neki. Neków nawet tu nie będę przyzywał, bo mi raz, że mi szkoda życia, dwa, że mi szkoda Eitru. O proszę, czekaj, bo że Heimarsa żeśmy odpalili. Dawaj stary. Dobra, trochę cię tu pociśniemy. No dobra, ziomuś, ja widzę, że jednak nie będzie problemu. Ta twoja trucizna to mi tu za wiele nie robi. Ja może bym testował na tobie jakieś zaklęcia czy coś? Bo czemu nie? Co ja to mam? Aha, te lodowe spajki mam na kół. Zaraz zobacz, co robią lodowe spajki tobie. 34. No,
Tak, kurde! Gluty mi tu, cholera jasnaś mnie wystraszył, dziadu jeden, bez takich! Mało zawału nie dostałem. Tyś mi wszystkich tu, kurde, przyzwał. Wiesz co? Daj se hopiesiana, naprawdę. Nawet chyba nie będzie wielkiego problemu, żebym podków używał, ale co by nie. Co się będziemy szarpać? Jakie mam jeszcze zaklęcia? Co ja tutaj jeszcze mam? Czarną dziurę, tylko tego bym wolał nie używać. O, stary, właśnie. Czekaj, chwila, moment. Na czym ja to mam? Alt... Alt 5? Właśnie. Ty powinieneś dostać teraz debuff. Na obrażenia od żywiołu. To zasadniczo mnie cieszy... Aha, już zniknąłeś, tak? To było na tyle. Nie wiem, czy ja go sam zniszczyłem, czy on po prostu zniknął. Może tak być, jedno z dwóch. Czekaj, co my tam mamy? Na H mam... Coś. Aha, ten random strike chyba, czy jakoś tak się to nazywało. Poszedł mnie stąd. Flegmus. Kurde, wy też nieźle trujecie, muszę wam przyznać. Czy ja mogę używać innych podków? Ty, mogę używać innych podków. Ciekawe, czy mogę, bo teraz użyłem te słabsze podki. Tych słabszych podków używałem i jestem ciekaw, czy będę mógł użyć na przykład teraz tego większego podka, który jest pod, jak dobrze pamiętam, V. Nie, nie mogę. No dobra. Czyli na niego będzie trzeba 4 minuty mimo wszystko poczekać. No ale to nic. Dobra, powinniśmy dać radę, bo w razie czego, tak jak mówię, użyję sobie... Właśnie, dlaczego by nie? Proszę bardzo. No to zużywa trochę Aetru, to muszę przyznać, fakt. Trzeba już czekać. Wiesz co, stary, zróbmy tak. Może będzie zabawnie, może nie. Jezus, stary, żebyś ty mnie nie zrzucił stąd. O Boże, to ja zapomniałem o tym, jakim ty jesteś psychopatą. Aha, i ty nie spadniesz stąd i ostatecznie to mnie możesz po prostu zrzucić, bo... Nie, dobra, poszedłeś stąd w cholerę. No i bardzo dobrze, niech tak zostanie. Teraz jesteś daleko, mój drogi. Alt 4. Too far. O. No oj, dostajesz, kurde, od tego zacne buły. I nawet cię to... Kurde, ty, to cię przytrzymuje. Stary, jak dobrze, jak mnie cieszą takie rzeczy. Czekaj, ja mam jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem kompletnie. A Neka chyba już tam poskładali, tak mi się wydaje. No właśnie, totalnie zapomniałem przecież, że ja mam... Czekaj, co ty rzucasz, stary? Bryłka? Dobra, bryłka tutaj. Dobrze, na chwilę zatrzymałem się z tym Aetrem, bo się zastanawiam, czy mi go nie zabraknie, bo ja widzę, jakie jest tempo w ogóle regeneracji tego Aetru. Weź mi, wiesz, idź mi stąd. O, może... O, ty dziadzie jeden niedobry. Tu jesteś, stary, trochę za blisko. Ja nie wiem, czy ja zaraz w ryj od ciebie nie dostanę. Chociaż nie, widzę, że nie. Nie, jednak nie. No i bardzo fajnie, i tego się trzymajmy. Wiesz co, mi się strasznie podobała ta czarna dziura. Ona była na Alt 4. Za daleko. Nawet go to nie trącnęło z tego, co widzę. No, ni cholery. O, Heimars się odpalił. No ale to też nas nie ratuje. Niestety. Jakie mamy... Czekaj, jakie mamy jeszcze podki? Dobra. A, nie mogę jeszcze. Minuta, panie. Dobra, jakoś damy radę. Dobra, Aetru nie będę zużywał, no bo jakoś tego chłopa się muszę pozbyć. Tak czy siak. Czekaj, co mnie tu dziabnęło, przepraszam. A ty, Franco, jedna. Widzieliście dziada. Czekaj, ja mógłbym użyć jeszcze lagi alchemicznej, nie? Żeby tutaj co nieco podpalić. Ciekawe, czy szkielety tam dostaną po ryju. Nie, no to jakoś strasznie tutaj szału nie robi. Pali cię to? Nie, no dobra, coś tam pali. Cholera, ja muszę uważać. Nie to. Gałganie jeden niedobry. Ja bym chciał podka pod Z. Tego byśmy użyli. Właśnie. Aha, tak to leci. Dobra, teraz już wiem, gdzie to leci. Teraz to przyuważyłem. Płońcie tam wszyscy. A ty się w ogóle odwal, to po pierwsze. Chamie jeden niedobry. Masz tam, stary. O, i teraz bym ci tam mógł dziurę posłać. Al 4. On. O, wy France. Nie, nie, nie. Tak to my się nie będziemy bawić. Dawaj mi tę lagę. Nawet nie zauważyłem, żeście się mi tu wszyscy, kurde, pojawili. No dobra, no. Jest o tyle spoko, że on mi nic nie może zrobić. Bo ja nie widzę tego po prostu, że ja bym miał tam biegać teraz na dole, unikać jego... jego po prostu. I jeszcze dodatkowo męczyć się tam z tymi jego mobami.
I dlaczego ten Aether się tak nieszczęśnie, wolno regeneruje, to ja nie mam pojęcia. Damy ci tu random strajka, którego mamy na H. Proszę bardzo, nie wiem z czego dostaję, za 5 dyszek. No, a też nie jest źle. Może z Q dostaniesz, o. Bęk, stary. Kurde, was tam też skosiło. Tak łatwo nie będzie. Dobra, ładnie to wszystko wygląda. Jeszcze gdyby te efekty graficzne faktycznie działały tak jak powinny, no to już w ogóle byłbym najradośniejszym Javorem w tej krainie. Ale niestety póki co to nie. I też właśnie jedna rzecz mnie zastanawia, że ja nie mam żadnych potek na Aid. Żadnych regeneracyjnych potek na Aid. Są na staminę, są leczące w czasie, są leczące po prostu, a nie ma żadnych na regenerację Aidru natychmiastową. No, powiem wam, że jestem zbulwersowany zaistniałą sytuacją. Tak jest. Dokładnie właśnie tak. Czekaj, to żeśmy się wyprztykali z tego, czyli tej laski alchemicznej nie użyjemy. Dobra, to ja bym ci... Chociaż czekaj, stary. Co my tu mamy? Na alt 2 to by było, nie? Piorun. Ciul, nie wiem w co ja trafiłem. O. Za 16 to jest straszna bieda. Alt 4. O, teraz żeś dostał bułę na pysk. Bardzo fajnie. Jezus, dawaj to. Ty dostajesz teraz za 26. Nie wiem dlaczego tam... Nie wiem czy to ty dostaw... Nie, dobra, to Flegma dostawała z pioruna. 26, a z ognistej dostajesz za 38. To przepraszam bardzo, to co się... To dlaczego ja cię naparzam w ogóle tym cholerstwem? Jeśli tu jest lepiej, jeszcze będziesz dostawał mimo wszystko obrażenia w czasie. No bardzo dobrze, stary, bardzo dobrze. I mało tego... No dobra, to chyba nie poszło za bardzo. Dziura? Pewnie, postój sobie tam, ja wiem, że ty lubisz. Bardzo dobrze, o, tu ci będziemy jeszcze dociskać, stary, płoń. Dobra, bardzo, tak jest, tam sobie to możesz, stary, rzucać na dół jak najbardziej. W ogóle się nie krępuj, pamiętaj, że jestem z tobą, ja wiem, o, już jestem zmęczony. No właśnie, no bo też wypadałoby, nie wiem, poprawić komfort swojego życia, żebym nieco dłużej tego miał po prostu, tego buffa. To jest jedna sprawa, no ale muszę coś pokombinować nad regeneracją Aethru, bo to jest po prostu tragedia. Ja muszę powiedzieć, że to jest tragedia, to tak nie może być. Masz na stary, a nie, za daleko, szkoda. Sporo poszło man na to, mój drogi. Co my tu jeszcze mamy? Random strike, czekaj, jest na H. Dałem ci to jakieś randoma. A, podpaliliśmy cię za 25. No dobra, to cię podpalimy jeszcze bardziej, stary. Czemu by nie? A, teraz jest za 2-4. Fajnie, tu nie ma litości, co nie? Dobra, świetnie. Ale ta czarna dziura. Podoba mi się, że czarna dziura ma crowd control. Więc to będę musiał wykorzystać zdecydowanie na walkę z Frigą. Tak jest, bo u Frigi nie ma się gdzie skitrać. Ni cholery. Ona jeszcze pluje tym swoimi pająkami, jakby nie było. Tylko, że muszę uważać z tym, bo ja nie mogę odpalić czarnej dziury sobie nad głową, bo będzie dupa. Łapnęło cię, stary? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie i bardzo dobrze. Właśnie, teraz muszę się dobrze zastanowić nad alchemiczną różdżką, tak? Bo właśnie w takich sytuacjach jak teraz, tutaj jest luz, nie? Bo ja sobie tu tak na dobrą sprawę, ja mogę sobie stać i podziwiać w ogóle w świat wokół i mi się ten Aether zregeneruje, ale to jest jedyny boss, którego w ten sposób mogę załatwić. No chyba, że jeszcze, powiedzmy, od biedy moderę, tak jak zrobiłem to w poprzedniej serii, że można się skitrać pod ołtarz. Ten gdzie przyzywamy moderę, nie? Można się tam skitrać i to nawet daje radę. Masz, stary, dziurę. O, dobra, spoko. A wiesz co, jak już tak ładnie tam stoisz, masz jeszcze to. Można się skitrać pod tym ołtarzem i od biedy by to nawet dawało radę, tylko że modery na pewno nie będę w stanie ustrzelić czarną dziurą. No chyba, że w sumie wyląduje. O tak, to wtedy by dało radę na pewno. Wtedy bym mógł coś kombinować. No i szczerze na pewno to wypróbuję. Chociaż dalej niepokoi mnie ta nieszczęsna Friga. Kurde, no bo powiem wam,
nie wiem, pójdę chyba do niej dopiero jak ogarnę totem z faktycznie z kultystami. Jedynie w ten sposób, bo będę musiał mieć mocniejszych tankerów, bo sam tego po prostu nie ogarnę, nie? Dziękuję wojowniku, tym, którzy żyli w tej postaci zbyt długo, odmawiano spokoju śmierci. Aha, bla bla bla. Dobra, okej. Okay. Czekaj, bo tam jakaś w ogóle zadyma na dole. To taka zacna. Muszę tam przetrzebić w ogóle tę te okolice. No, ginżesz, Franco. Ten w ogóle pobiegł w cholerę. Czekaj, tu jeszcze flegma. A nie, to trofeum. Ja myślę, że to ta duża flegma jest. A to jednak nie on. Ktoś jeszcze? Nie, to chyba by byli wszyscy. Co myśmy tu zdobyli? Panu dziękujemy. A co to wypadło? Trucizna kościoszlama. O, bardzo fajnie. Muszę zobaczyć, co to też jest za bajer. Czekaj, bo tu śmieci strasznych leży. No dobrze, no właściwie jeśli chodzi o kościoszlama i tą metodę jego ubijania, to jest najlepsza tak na dobrą sprawę, bo nic nam nie robi. Tak, chyba że devsi kiedyś postanowią to zmienić, że nie wiem, usuną tą czaszkę albo po prostu tą czaszkę, nie wiem, obniżą, tak? No to wtedy jedynie będzie problem, bo kosty jak podejdzie, jakby to było niżej, tak z połowę, no to myślę, że on już byłby w stanie wyprowadzać ciosy, żeby mnie pozamiatać, nie? Dobra, zobaczmy, co tego fajnego, co bym dostał od kostka. Aha, to będzie tutaj. Swamp Experience, oczywiście, tym nie pogardzę. Tutaj mamy kostkę, oho, kostka wpadła tutaj, tak jest, i kostkę właśnie, żeby ona działała, to ją trzeba wrzucić do gdziekolwiek, tak na dobrą sprawę. Musi być w slocie, chyba nawet utility. Tak, utility. To nawet pisze. Jak byk. Że tam musi być. Kość pomyślności, dobra. I trucizna kościoszlama. Dobra, to sobie zaraz sprawdzimy. O, bardzo fajnie. Przyspieszenie? Bardzo chętnie. Czy ja bym go chciał więcej razy ubić? Nie, raczej nie, bo nie ma... O, co ty znowu chcesz ode mnie? Co? Pożegnalny prez... Aha, no dobra, stary, ja wiem. Ja to ogarniam, jak najbardziej. Jak najbardziej to ogarniam. Czekaj, bo chcę wyskoczyć. O, dziękuję ci bardzo. No i wracamy do mojego ciepłego, przytulnego domeczku. Dobra, czyli tak, góry stoją przede mną otworem, powiedzmy. Srebro na pewno się przyda. Srebro się zdecydowanie przyda. Tylko tam są gryfy. Tak, w górach są gryfy. A poza gryfami są jeszcze wilki. Czasem draugry. No i te, no i tak, no i moi kumple najlepsi, latające France, smocze. Drakony. Wiem, czego zapomniałem. Wiecie, co sobie przypomniałem? Ja miałem ogarnąć miedź przecież. Miedź miałem ogarnąć, żeby zrobić żeby wytworzyć ten astralne coś tam. Trujący drenaż 100. Dobra, zaraz sprawdzimy, co to jest ten trujący drenaż. Czekaj, jak kliknę alt, nie, nic nie pisze. I ja miałem stworzyć astralny szlifierz klejnotów. Tak to szło? No tak, no ja brązu, kurde, 20 miedzi potrzebuję. No to jeszcze lepiej. No dobra, no okej. Okay. Jak nie zapomnę oczywiście, ale dobra, chwila, po kolei, bo ja znowu zapomnę. Tak. Wyłącz młotek, mój drogi, dziękuję ci bardzo. Tutaj wchodzimy. Proszę mi dać kompedium, tak jest. Efekty gniazd, dziękuję bardzo. I tu na dole. Co to jest tu upisane? Przepraszam. O! Całkowicie bym się nie spodziewał. Trujący drenaż, krótki przypływ leczenia. Także tego. Lód Modery, krótka ochrona przed uszkodzeniami. Ogień jak luta, ognista zagłada, szansa na oszołomienie wrogów przy trafieniu. No ciekawie. Magia Królowej, apoteoza, krótki przypływ magicznej mocy. Ognik wypędza magiczną mgłę z mglistych krain, no to jakby rozumiem. Pomaga znaleźć ukryte rzeczy. No dobra, okej, spoko. No tego bym spróbował, mimo wszystko. To na pewno, tylko gdzie ja to mogę wcisnąć i za co? O, ja już wiem, gdzie ja to wcisnę i za co. Tutaj mamy regenerację mocy. Aha, to mi jest... A, to też się mogę pozbyć, bo to jest tak potrzebne jak kulawemu siodło. Czekaj, to tu byśmy zrobili tak. To wywalimy. Tu sobie wstawimy...
A czemu by nie? Dawaj tutaj drenaż. Aha, nie, nie mogę. Nie mogę, bo mogę mieć tylko i wyłącznie jeden przecież. Nie, to stary, tutaj. No właśnie, jest osadzony unikalny klej, no zapomniałem o tym. Masakra. No dobra, no to zostaniemy błyskawicą i tyle. Koniec tematu. Chociaż nie, ty stary zostań. To sobie wyjmiemy. Tu sobie wsadzimy kostkę. O, od razu lepiej. Hit. No i bardzo ładnie. Wykrywasz ukryte przedmioty. To mnie cieszy. Zresztą jak sobie zrobię więcej slotów, to jeszcze bym co innego mógł dorzucić. Dobra, okej. Okay. Niech będzie. Właśnie, jakie ja tam hamulce nazdobywałem? Szału jakby nie ma. Ale zawsze to do skrzyneczki wrzucić można. Umieść stosy, oczywiście. Dobra, za niedługo będzie to trzeba zacząć przepalać. Tutaj umieścimy. A dobra, ty też tu wylądujesz, stary. I ten drugi w ogóle badziew. Useless, bezużyteczny, tak jest, o którym też pisaliście, że jest bezużyteczny. Niech zostanie, też tu będzie sobie leżał. Szkoda, że z nich nie można stworzyć jakiegoś hiperklejnotu, nie wiem, zajebistości albo coś takiego. Kurde, dobre by to było. W ogóle bym nie pogardził. Czekaj, dobra, po to tak, po kolei. Najpierw pozbywamy się tego. Dobra, potki. No ja w sumie nawet niewiele użyłem, także spoko. Trofeum Kościół Szlama, kurde, sorry, ja ci muszę odnieść, zapomniałem o tym. Przecież ty jesteś przemega fantastyczny. Czekaj, coś, no właśnie, tak mi się też wydawało, że coś tu się odbywa. Bo kolega przyszedł, żegnam pana. No jest noc przecież. Tak jest, no i tak. Ja oczywiście jeszcze nie wykopałem rowu tam obronnego, tak? Więc ja mówię, tylko czekam. Aż zacznie się jakiś rajd i mnie tu po prostu rozjadą bagna jak przyjadą i tak się to skończy. Będzie koniec pieśni. Ale dobrze. Co tu mamy? Zakończone? Bardzo fajnie, dawaj. Kurde, no właśnie, przecież ja chcę iść w góry, ale ze mnie jest mamla spieroński. Teraz, pomyśleliście o tym samym, co ja sobie pomyślałem? No, właśnie, potka przecież na mróz potrzebuje. Na odporność na mróz, czego ja chyba mogę stworzyć, nie? Czekaj, te potki w ogóle też powinny być gdzieś. Ja bym może skrzynkę sobie zrobię na potki? Jakieś tak, żebym to gdzieś miał trzymać? No myślę, że tak, że to nie jest głupi pomysł. Dawaj mi to tutaj. Czy mamy tutaj jakieś miejsce na skrzyneczkę? Tak, tu bardzo ładnie będzie osadzona skrzyneczka. Na razie będzie to mała skrzyneczka. Jezus Maria, no musiałem to zniszczyć. Misklik, dziękuję. Więc wracając. Jaworski, ty się nie denerwuj, chłopie. Stres urodzie szkodzi, a ty nie masz czym szastać. Także spokojnie, tak jest. Jestem ostoją spokoju. Sanktuarium po prostu, tak. Spokoju, dobra. Dziękuję bardzo. Tutaj, buteleczko. Świetnie, zostań tutaj. Co to jest? Skąd ja mam cynę? Nie mam zielonego pojęcia, skąd ja mam cynę, nie? Nie wiem, skąd ją wyciągnąłem. A, już wiem, z pieca, głupolu. No jasne, że tak. Zabije mnie kiedyś ta pamięć muszki owocówki. Czekaj, no to jak zwykle tu jest sterta krapu, którego nie potrzebuję. Dobra, strzały. Ja wam powiem tak. Robicie wyjazd. Ty wpadasz tu. Ty wpadasz tu. A strzały... O, proszę bardzo. A strzały, co ja zrobię ze strzałami? Chyba będę musiał zrobić ten niszczator tora, żeby się pozbywać tego śmiecia. No albo nie, wiecie co? Zrobię tutaj skrzynkę wstydu. O, ona sobie tutaj będzie stała i tu będą właśnie trafiały takie rzeczy, których nie potrzebuję. Do czasu, aż nie zrobię sobie tego niszczyciela wszelkiej maści badziewia. Za co tor oczywiście mnie nagrodzi niczym, albo węgielkiem po prostu. Dobra, żywica, tak jest, żywica idzie tutaj. Ja miałem, tak, Javor, ty miałeś, chłopie, wrzucić do gotowania miodek pod tytułem odporność na mróz. Na trucizny, na leczenie, mocniejsze leczenia, odporności na mróz. No, gratuluję, geniuszu. Dobrze. Wory, oko szarła, oset i miodek. Dobra, osecior pamiętam. Miód pamiętam. Oko szarzeła pamiętam. I worek krwi.
kurde, normalnie to te treningi, a treningi pamięci jednak coś dają. Niewiele, bo niewiele, ale jednak. Co ja to miałem wziąć? No, no proszę bardzo. Muszka owocówka Ever. Worek z krwią, kurde. Piernika jasnego, no. Dawaj mi to tutaj. Zrobię dwa. Dobra, dwa sobie od razu zrobimy. W razie W. Dobra. No to jedziesz, stary. No to kurde, dupa wafel, to ja na razie nie poszaleję po... Ach, kurczę, po tym. Po górach. Tak jest. Nie, to tutaj nie ląduje. To tutaj ląduje. Na razie nie poszaleję po górach. Nawet nie mam zamiaru tam wchodzić, kiedy będę otrzymywał obrażenia. Nie. Ty trafiasz tutaj. O właśnie, widzę, że miodek trzeba zebrać. Chodźcie, wy moje miodowe pscoły. Chyba, że mam was coraz więcej, to czemu by nie? A nie, wszystko jest, tak? Pszczoły są szczęśliwe, no i bardzo dobrze. I ja też jestem szczęśliwy, że pszczoły są szczęśliwe. Wszyscy są szczęśliwe, no po prostu kraina szczęśliwości. No okej, okay, dobra. Oczo dajemy nie tu, tylko tu. Idziemy tak, idziemy do ołtarza. Idziemy do ołtarza złożyć pokornie trofeum z kościoszlama, no bo to jest zdecydowanie ważny element, zwłaszcza jego moc. Bo moc kościoszlama nieraz mi dupsko ratowała. Więc... ojej, wielokrotnie po prostu. On jest jednym z lepszych. Kosti tuby, jest, proszę cię bardzo, stary. Odporność kontra obrażenia fizyczne na obuchowe, cięte i przebicie. Znaczy, biorąc pod uwagę teraz, że gram magiem, to może nie do końca, bo i tak mam zamiar się trzymać z dala tam od wszelakich onych i tak dalej. Póki co, no ty, stary, szybciej rąbiesz drewno, ale ty jesteś useless. Ja wiem, czy ja w całej karierze Valheima, od czasu jak gram Valheima, może ze dwa razy użyłem tej mocy starca, nie? Nic więcej. No tu oczywiście to nie podlega dyskusji, bo jeśli chodzi o Eitiego, to jest grubo, tu się dużo biegało i tak dalej. Więc Eitiego polecam. Eiti fajny jest i tak dalej, nie? Kościoszlam wiadomo, odporność, Modera, no Modera jest super. Kurde, czekajcie, bo teraz uwaga, jakaś szara komórka mi się tam gdzieś odbiła od czaszki. Wy mi coś pisaliście o tym. Skup się, Czaworski. Wy mi coś pisaliście o tym. Albo jest jakaś potka, która imituje moc Modery. Wydaje mi się, że prawdopodobnie tak, że to chodziło o potkę, ale oczywiście nie pamiętam do końca, bo jestem pieprzonym sklerotykiem. Ale coś było na ten temat. Kurde, no muszę dokopać się z powrotem do tego komentarza. A jeśli ogląda mnie teraz ta osoba, która mi napisała ten komentarz odnośnie czegoś, co imituje moc Modery i fajnie się z tym pływa, że wiatr wieje tam, gdzie trzeba, to przypomnij mi, proszę cię, królu mój złoty, na Discordzie najlepiej mi to wrzuć. Co to w ogóle jest, żebym ja o tym pamiętał? Chcę, nie wiem, jakąś wklejkę ciulnę na środek ekranu, żeby tego nie zapomnieć, nie? Dobra, my tu hihi, my tu haha, wszystko fajnie. Wydawało mi się, że utłukłem już tego szarła, ale musiałem go, nie wiem skąd się tu wzięło. W góry na razie, czy kurde, chociaż trochę mnie kusi, żeby się tam przejść. Popatrzeć, zajrzeć, nie? Może jakiś wilcu będzie, dostanie ode mnie w łeb. Mógłbym sobie zrobić, tym bardziej, że to nie jest daleko, bo to mam rzut kamykę. Czekaj, która jest w ogóle godzina? Czy ja już kimałem? Nie no, chyba tak. Tu jest wykimane. Dobra, idziemy do góry, tam popatrzeć. Nie, czemu nie? Nawet sobie Eitiego odpalimy. Why not? Przejdziemy się w góry. Umrzeć nie umrę. Nie martw się. Chyba. Dobra, nie mówię, że nie. O, może tak. Będzie prościej. Maliniaki sobie zabierzemy. Nawet nie... Zapomniałem kompletnie o tym, że tu mam takie ładne pole maliniaków. Mogłem nie sadzić właściwie u siebie, no ale mniejsza z tym. Ten gryf mnie intryguje. Raz, że intryguje mnie gryf, to jestem ciekawy, czy dam sobie radę z wilcami. Bo wilce to szybkie bestyje, so. Wszyscy to wiemy, dobrze. Że wilki to straszne france. Wiem, czego zapomniałem. Przecież jak ja mam zamiar się tutaj szlajać po okolicy. Czekaj. O właśnie, teraz kurde zauważyłem.
Czyżby, no nie gadajcie, że gdzieś tutaj będę miał na brzegu po prostu srebro, bo zwariuję, będzie szaleństwo, nie? Zaraz to znajdziemy. Tylko tak. No właśnie, ja chłopaki zapomniałem o was. A wy jesteście bardzo ważnym elementem. Tak, tak. Zagryź. Zabij hopie na miejscu tego motyla. On jest po prostu twoim nemezisem, nie? Gdzie mnie to mryga? Gdzie to mryga? Gdzie ty do mnie mrygasz? Czekaj, żebym w łeb od kogoś nie dostał zaraz. Albo to jest skarb tam ukryty. Też tak może być. Coś słabnie. Czekaj, zobaczymy tutaj, czy to nie chodzi o skarb. A już się głupi cieszył na srebro, nie? Ja pewnie, że tutaj. Proszę bardzo. Ha. Kierowniku złoty. Dawaj srebrny naszyjnik. A jeszcze coś? A to muszę chyba trącnąć, nie? Przepraszam, czy ten skarb jest jakoś uciszalny, czy coś w tym stylu? Czy tu jest jeszcze coś? Ja się teraz tak zastanawiam nad tym. Czekaj, wiesz co? Zrobimy to może inaczej, stary. Zróbmy to tak. O, o to mi się rozchodziło. To skrzynka. To nie chodziło o skarb, to chodziło o skrzynkę. Ta skrzynka jest tak zajebista, że ją wykrywa kość szczęścia wykrywająca... O! Gryfu! Czekaj, gryfu, zara. Chwila, widzę gryfu. Dawaj mi tu jeszcze jednego ochroniarza. Czekaj, bo cię nie widzę, bo w mgłę se wlazłem, stary. Te gryfu? O, dostał w dziób. Chodź. Ja cię chcę popaczać. Neki, wy tutaj jesteście. Wiecie o czego, jak on leci. Jezu, zostaw mnie. Zostaw mnie, synek. O Jezu, dobra, no to... Chłop wygląda jak na kijku. Jak motyl. Czy Neku pożyje? Griffin! Griffin, zaczekaj na mnie. Znaczy, w sumie to wiesz o co chodzi. Griffin z pieprza, to jest najlepsze. Nie wiem dlaczego. To Griffin tutaj w ogóle odstawia, przepraszam bardzo. Czekaj, czy mnie mrozi już? Nie, nie mrozi mnie. Ty, no patrz, te France za chwilę go... A nie, dobra, już marznę, to ja nie, ja dziękuję, ale... Ty, Griffin! Hono tu, dziadzie jeden, niedobry! No moje neki po prostu... Szacun, nie? No, Nexilla oraz ten drugi, jak się nazywa? Negvita. Nie, Nekhugin i Negvita. Zajebiście, nie? Przegnaliście potężnego gryfa. Nie wiem, co tu się w ogóle stało z tym gryfem, o co tu się rozchodzi. Co to miało być? Kurde, no nie, ja rozumiem, że on mnie chyba chciał zaatakować, nie? Ale... Aj, coś widzę, że tu jest srogo spierniczony po prostu model w tym temacie, nie? No ja bym niby tu mógł sobie troszkę pomarznąć, chwileczkę, sekund kilka. Może uda się coś wykryć. Albo i nie. Czekaj, co my tu mamy? Rozejrzymy się po cichutku. Nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie słyszy. Ty, kurde, zdedził tam chłop. Teraz widzę tam... Neki ratunku! Ratujcie pancia! Te chłopy! Chłopy! Aha, na następny idiota. Ja nie wiem, co jest grane. Ten postanowił... No, postanowił znowu uciec. No to dobrze, dobrze, okej, no luz, nie? Jakby... Dawaj tego potka, to się tu będziemy healowali chociaż na chwilę. No już myślałem, że go utłukę. O, tam widzę drugiego wilcu. Żeby ten nie wyskoczył, mnie nie dziabnął, bo... Co tu tyle wypadło? Jezu, złota tu tyle jest. Tu widzę, że też dropnęło sporo złota. A to nie wiem, czy to z Gryfina? Może? Nie wiem. Wy mnie pilnujcie, głupki, a nie, że wy nie wiecie, co się stało. Tam widziałem jeszcze jednego, Gryfina. Bardziej interesował mnie wilcu. Jezu, jakby golem wyszedł, ale były jaja. Ty, tu jest następny wilcu. Chodź. Egon. Może cię zdążę spalić ze... No jaja, na pewno. Już też chciał uciec. Nie wiem, co jest grane. Czekaj, bo co... A kurde! Hopy! Kill him go! Ile wy zdzierżycie? Ty, one go zatłukły. I też bez jakichś tu większych, przepraszam bardzo, ceremoniałów, tak na dobrą sprawę. Ja myślałem, że się z nim będą męczyć. Przesuńcie się. Dzięki.
Ja myślałem, że tu będzie, no właśnie, to jest... I znowu go, no rozpieprzyły go jak żabę. No masakra po prostu, co tu się w ogóle odbywa. Dawaj płotka, synek. No dobra, no dawaj mięso, no ja nie pogardzę, no skóra też się przyda, oczywiście, że tak. No, powiem wam, panowie, szacun, nie? My tu oczywiście wrócimy, jak tylko sobie ogarnę potka, no bo ja nie będę pilnował sobie życia, bo zaraz będzie, zagapię się i będzie trudne nad nieboszczyk. O, nawet to tak miło i sobie to przeczytam. Dawno, dawno temu, super. Kiedy coś tam i ktoś tam do kogoś tam. Dobra, oj, właśnie, skąd wyście tu wzięliście, kolegi? Już nie marzniemy? Nie, nie marzniemy. O, jeszcze mi się Heimars odpalił, dobra, może tak być. Dawaj wszystko. Chodźcie, ziomy, idziemy do domu. Fajnie było. Super, skarb znaleziony, bardzo fajnie. Kurde, liczyłem, wiecie co? Ja myślałem, Jezu, jak ja tu będę miał srebro gdzieś na brzegu gór, że ja sobie to już będę mógł wykopać. Aaa, będzie fantastycznie, no ale się okazało, że jednak nie. Że nie będzie tak fajnie, jak sobie myślałem, że będzie. Dobrze tą miedź, kurde, nieszczęsną właśnie. Ty, gdzie ja mam miedź? Tu jest miedź. Ja się muszę do czarnego lasu wybrać i ogarnąć tą miedź, cholera jasna. Brąz, tak, brąz potrzebujemy, żeby stworzyć ten astralny Neki. Brać go, tu macie wyzwanie. A, on też stwierdził, że chyba nie. Nie wiem, o co chodzi. O kurde, panie, jak się tu dziko robi teraz, nie? Jeden, drugi, panie, fajty, brać, kill him. Zakryć dziada. No powiem, a chłopaki, robicie niezłą jazdę, nie? Naprawdę. Szacun. Szacun na wsi, nie? Ja wiem, a to, że się rozdrapali wilka, to naprawdę, kurde. Ja myślałem, że wiecie, wilk podleci i będzie chamsk i jednego nie ma, chamsk nie ma drugiego i tak dalej. No, a tu się okazało, że jednak nie. Tylko wiecie co? Ja się domyślam, że będzie jeden mały problem. A mianowicie, jak ja będę przyzywał moich ochroniarzy na równinach. I tam będą komary latały. No to będzie dokładnie to samo pajacowanie, co tutaj jest z motylami. To będzie dokładnie to samo, nie? One będą ganiały jak pajace za tymi. O właśnie. Będzie coś mniej więcej w tym stylu, a komar mnie będzie napieprzał po plecach. Bo on oczywiście pierwsze stargetuje mnie, zanim ogarnie, że tu chodzi cokolwiek innego, co mógłby zeżreć, nie? Ej, no to będzie ciężkie moje życie. Ale dobrze, na razie zapowiada się tak, że w górach nie będzie tragicznie. Brzęczka miodowa, odporność na mróz, fermentacja, bardzo fajnie. A wy co, zgubili się? Nie no, fajnie jesteście, chłopaki. Naprawdę. Szacuneczek, bardzo się cieszę, że was mam, jesteście super. Idziemy do czarnego lasu, chłopy, bo nie ma czasu. Jezu, bym tego krapu nazbierał. Czekaj, mięso. Mięso. A, zgasł, dobra, to mi się nie chce kombinować teraz. Mięso z tego, no chłopy, przesuńcie się. Mięso z wilca. Mięso z wilca oczywiście można byłoby usmażyć. Kupiec, tak? Tylko nie wiem, czy ono będzie przebijało którekolwiek jedzonko. A wydaje mi się, że chyba raczej nie bardzo. Więc sobie to chyba nawet odpuszczę. O, proszę bardzo, tu jest miejsce na wilcze sprawy. Niech będzie, że tam będą leżeć. Żywica, mięsiwo. O, i nawet deszcz przestaje padać. No jak miło. Dobra, jeszcze jeden skarb niezmierzony. To jest do żarcia. Tu są strzały, które lądują. Wszyscy wiedzą, gdzie. Skrzyneczce wstydu. To jest do żarełka, to jest do żywicy, to i to jest budowlanka, to jest żarcie, dobra. Poszli mnie stąd. Stańcie gdzieś, chłopy, z boku, naprawdę. Szkoda, że im nie można dać, wiecie, żeby stały w miejscu, co tam pilnowały, na przykład strażników sobie ustawić, nie? Żeby tak nie plątali się po prostu pod nogami. Dobra, wilcze mięsko damy tu, maliniaki jakieś miałem, ale dobra, więcej maliniaków też się przyda. Nie pamiętam, do czegoś na pewno te maliniaki potrzebowałem, ale za cholerę nie pamiętam do czego. Dobra, teraz póki jeszcze nie zapomniałem, ja jestem tutaj, ja chcę być tam. Idziemy w tamtą stronę, o, bardzo fajnie, przyspieszonko? Super, nie pogardzę. Nie pogardzę i poproszę, o, pan dziku, sianano. Czekaj, my musimy iść, o, dzień dobry mój drogi. Wiesz co, powiem ci tak, z ciebie nie ma expa, także... Turla i dropsa, gościu, nie? Tyle w temacie. Ale widzę, że neki dają radę. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, chłopaki. Właśnie, miałem spojrzeć, który to ja mam poziom. Nie, tutaj. Który ja tam mam poziom... 22. Dobrze, czyli chłopaki, no...
Trochę będę jeszcze musiał z wami powędrować, ale jest bardzo duża szansa, że właśnie w górach narobicie niezłego, niezłej chryi. Co oczywiście, tu jest miedź, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Nie wiem, jaki ze mnie jest dekiel, dlaczego ja się nie przeniosłem do portalu do Frygi, nie? Nie wiem, nie wiem, nie pytajcie. Ja dzisiaj mam w ogóle kwadratowy łeb, ja nie myślę, nie? Nie, to wyłącz to, stary, proszę cię. A właściwie to nie, zróbmy to jeszcze tak. Niech was tu będzie trzech. Wy będziecie tutaj sukcesywnie po prostu robili zadymy. Dobra. No to biegiem, chociaż podskilluję może trochę bieganie i tyle właściwie. Jezu, no po to stawiam portale, żeby zapierniczać przez pół wyspy. Gratuluję, Jaworski, po prostu, nie? To jest mega świetne. To jest mega świetne. Ale może jakie skarby znajdę? Tu zawsze byłem... Mi się wydawało, że tutaj skarby powinny być, nie? W takim kręgu. Zresztą fajnie by było, jakby coś w tym temacie zrobili. Czekaj, my idziemy... O, miedź jest tam. Nawet ją widzę. Super. Ja bym potrzebował sztuk miedzi... 20. Tak, jest. Ja potrzebuję 20. Czy tu jest miedź? Raczej wątpię. Tak, ja tu jeszcze polazłem w nocy, tak? Mhm. Tak, tylko czekać na jakąś lepę na ryj. Albo jakiegoś wciekłego trolla, który mi tu zaraz wypnie w caban. A może nie? Nie, chociaż ja tu się chyba ganiałem nawet z trollem, mi się wydaje. Jaki dziki dzik. Ha. I po dzikim dziku. Tyle chłopa widzieli. No dobra, to ja się mogę zacząć trzaskać, chłopaki, a wy się przygotujcie, bo będzie ciekawie, nie? Na bank będziecie tu mieli trochę roboty do ogarnięcia. Co zabawne, ja nadal bujam się z kilofem... Z kilofem z jelenia, nie? To jest po prostu mega. Nie? To jest Jaworski, nie? Jaworski i jego czarowanie, nie? Wielki czarodziej, kurde, no i taki wielki czarodziej, że nawet sobie kilofa nie potrafi konkretnego zrobić, nie? Nie zrobiłem z brązu, bo co tam będę robił z brązu, zrobię to z żelaza, nie? Miałem żelazo? Co jest? Brać go. Miałem żelazo, wypieprzę żelazo na wszystko inne, nie? No, ale co, wy szkieleta, hopy, nie widzicie? No bez jajec, nie? Hopy, naprawdę, wiecie co, to już jest przegięcie, że jesteście atakowani i nic z tym nie zrobicie, to tak się nie będziemy bawić. Bo mi się to bardzo nie podoba, jeśli tak to będzie wyglądało właśnie w kwestii, kurcze, walki z dystansowymi przeciwnikami. To będzie dość słabe, nie? Jakbyście były na ryj dostawać. Wiecie, że to w ogóle rzutuje na mój wizerunek tutaj summonera czarodzieja, tak? Nikt nie przyszedł, ty. Jestem normalnie w... fajnie. Jestem w grubym totalnie szoku, że tu nikt nie przylazł jeszcze. Ledwo jeden kościej i jeden biedak. O, trzeci biedak przyszedł, no super. No. Nie zapomnijcie mi jeszcze zdeptać przy tym wszystkim, żeby było zabawnie. No jednak wolałbym, żeby tu trochę jakby większa ekipa wpadła. 12, bardzo dobrze. Ja bym jednak wolał, żeby tu większa ekipa wpadła. Może nie rozmiarowo, ale wiecie, o co chodzi, nie? Żeby neki miały zabawę. Ale kurczę, tak sobie teraz jeszcze myślę o tych nieszczęsnych wilkach. O co to się w ogóle rozchodziło? Co to się w ogóle działo? Zresztą Gryfin tak samo poszedł w ogóle gdzieś w cholerę. Wilki też jakby zwariowały w pewnym momencie. Ten wrócił dopiero po jakimś tam czasie, ten wilk. Nie wiem, kompletnie nie łapię, co tu się w ogóle wydarzyło. Z Gryfonem to się trochę się zawiodłem. Naprawdę, trochę się zawiodłem na Gryfonie. Myślałem, że będzie grubo. O, hopy. Tam jest szarzeł. Idźcie z nim porozmawiać. Powiedzcie temu panu, że jest tutaj niemile widziany, chłopaki. O, i widzę, że tam więcej kolegów nadchodzi. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze, chłopaki, tego się trzymajmy. Proszę bardzo, kolejny przecież z wami bawić. O, i następny. Widzicie? No ja mówiłem, że tutaj będzie fajnie. A nie chcieliście iść do lasu. Mówiliście, że nudna wycieczka, że wam będzie smutno i tak dalej. No i może, proszę bardzo, ilu kolegów jest do zabawy? Najlepiej to w ogóle byłoby przy jakimś, nie wiem, dwóch spawnerach na przykład, albo coś, nie? Szkoda, że to... no i spieprzył mi się. Dobra, nie ma kilofa, no to bardzo dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czekaj. Coś na mnie war... Nie, to ty byłeś szarzeł, dobra.
Kurhan Friga. No to gdzieś tam koło Frigi muszę mieć ten. Koło Frigi muszę mieć portal. Z kim wy walczycie tutaj? Nie, no strzeżyłem, ale coś... Oj! Ja muszę uważać, bo ja sobie tu tak chodzę jak turysta. Ale czy mi się... Chyba mi zniknęło jednego neka, nie? Dobrze zauważyłem? Czekaj, bo już jestem pełny. To ja bym w ryj nie dostał od kogo. Czekaj, kamień. Kamień jakby mniej. Ktoś tu atakuje czymś. Tylko nie wiem kto i co. A, szkielety. Dobra, chodźcie chłopaki. Wiecie co? Widzę, jednego kumpla stracili. Zrobimy to tak. Come on. My idziemy do... Czekaj, co tu było? Kurhan. Nie, mnie kurhan nie obchodzi. Chodźcie, ziomy. Nie wiem, czy szarzeły wam tak natłukły? Kurde, Wafel, co tam jest? Troll. Jezu, nie chce mi się męczyć trolla jeszcze teraz. Tym bardziej was mam trzech tu przyzwanych. Ja wiem, że wy zaraz w ryj dostaniecie od niego. Tak się po prostu impreza skończy. Nie, ty mnie stary... No, właśnie to mnie. Wiesz, tam są drzwi. Szarzeły. Czekaj, z kim teraz się właśnie, widzę, że ze szkieletami napieprzacie. Teraz to widzę. Kto, kogo, ja nie wiem co tam się w ogóle odbywa. Za zadyma. Dobra, ja muszę uważać, ja wiem, że wy... Ciul, ale będę dostał w ryj. Ty, kurde, patrz jak się rzuciły na niego, jak kąsają jak dziki, nie? Zresztą mi Heimars też daje radę, bardzo dobrze. Ale widzę, no wy chłopaki, zrobiliście co mogliście, naprawdę szanuję. O, tam Odin był, widzieliście jak badał, chytrus. Pomógłbyś stary, jaką błyskawicą rzucił, albo co, a nie. Właśnie ściemę kleisz. Pal się, chłopie, idź w cholerę. Bo teraz sobie, o. W odpowiednim momencie sobie zdedziłeś. A ty, panie czarownik, jakby to powiedzieć, żegnam. Tyle w temacie. Dobra, to mamy. To pozbieramy, co się da. No i tutaj, przepraszam bardzo, gdzieś na pewno... Wszyscy dobrze o tym wiemy. Gdzieś Jaworski zostawił portal. To pytanie, gdzie go postawiłem? Chodź, stary. Tutaj też chyba koło Frigi. Nie, Friga jest tam. Koło Frigi łaził sobie End. Właśnie, Jaworski, nie zużywaj całej staminki, bo będziesz w tak zwanym pupiu. Dobra, widzę ten nieszczęsny portal. Bardzo dobrze. Czy ktoś mnie tutaj chce dziabnąć? Chyba prawdopodobnie nie i tego się trzymajmy, bardzo fajnie. Ty z nikim nie walczysz, no i super. O, i tak może być. No i proszę bardzo, idę do domciu. Dobra, jest, zdobyłem tą nieszczęsną miecz, nie zapomniałem o niej. Jest, mam miecz, będzie można zrobić astralnego szlifierza kamienia. I zobaczymy, co to też w ogóle jest za wytwór fantazji Modera. Co myśmy tu nazbierali? No oczywiście wszystko, jak zwykle wszystko. Wyprawa za jeden uśmiech. O, czekaj, co jeszcze żeśmy dostali? O, też bierzemy. Właśnie, może mi się tak zdrzemnął, bo ja wiem, jak to się skończy za chwilę. Zaraz się tu zjedzie w ogóle wszystko, co tego będzie mogło. I będzie mi chciało moją Greybudę zburzyć. A tego byśmy na razie nie chcieli, bo nie zrobiłem oczywiście fosy, o której wspominałem. I to jest taki letki ból. Letki ból, bym powiedział. Bo wypadałoby się tym zająć. Dalej fermentujesz. Jezus, ten tu widzę, że szaleje, tylko nie wiem z kim. Gdzie? Nie wiem, kogo ty tam wytłuczesz. Ale bardzo dobrze, pilnuj po sesji. Fafik. Kamienie. Precz, ty precz. Co my tu jeszcze za dziadostwo mamy? Szarzeło oko. Kości. Też by były. No i dobra, tyle tego styknie. A nie, czekaj. Złocisze. Dobra, najpierw to będę... dobra, to ja to muszę przecież do przetopienia wszystko dać. Jaworski, ty wiesz co... Ja nie wiem, dzisiaj to mam taki ciemnogruz w głowie, że to jest po prostu jakaś parodia, nie? No dobra, no ja to muszę przepalić, ogarnię się. No i oczywiście, moi drodzy, w następnym odcinku wam pokażę, co też to jest za ten astralny szlifierz kamieni. Ciekawi mnie to bardzo. Na szczęście się udało. No i wyprawa w góry, tak jest. Góry. Muszę się bardziej zapoznać z Gryfinem i Wilcurami. Zresztą moje neki bardzo też by tego pragnęły. Także myślę, że będzie fajnie. Więc tak, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak... No to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.